Czy słyszeliście o lądowniku Philae i jego szalonej podróży na komecie 67P w 2014 roku? To miało być gładkie lądowanie, ale wszystko zaczęło iść nie tak, gdy części urządzenia nie zadziałały, a Philae odbił się od powierzchni jak gumowa piłka. To wyglądało jak scena z kreskówki. Na szczęście Philae zdołał wysłać sygnały z powrotem na Ziemię, potwierdzając, że nadal działa, ale nikt nie wiedział, gdzie wylądował. Było to tajemnicą przez prawie 2 lata, dopóki nowe zdjęcia z pobliskiej sondy nie ujawniły jego niewygodnej pozycji. Leżał na boku z nogami w powietrzu, zaklinowany w zacienionej szczelinie na 67P. Dalej jest jeszcze ciekawiej. Dane Philae sugerowały, że wykonał on krótkie drugie przyziemienie, które trwało tylko 2 minuty, a naukowcy nie mieli pojęcia, gdzie to się stało. To było jak kosmiczna gra w chowanego. Jeden z naukowców z Europejskiej Agencji Kosmicznej powiedział, że Philae pozostawił ich z ostatnią tajemnicą czekającą na rozwiązanie. Dobrą wiadomością jest to, że naukowcy byli w stanie odkryć drugie miejsce lądowania Philae i dowiedzieć się więcej o powierzchni 67P. Okazuje się, że gdy uderzył w powierzchnię, zdrapał warstwę pyłu i gruzu o głębokości około 25 cm na powierzchni 67P, odsłaniając lodowe wnętrze komety. Lód był tak jasny, że zespół mógł go zobaczyć nawet na zdjęciach wykonanych prawie 2 lata po całym wydarzeniu. To było jak odkrycie tajemniczego skarbu ukrytego głęboko w brzuchu komety. Czas zderzenia pozwolił naukowcom obliczyć, jak miękkie było wnętrze 67P. Analizując dane z magnetometru znajdującego się w Philae, zauważyli znaczny skok w okolicach czasu drugiego przyziemienia. Skok trwał około 3 sekund, a zespół doszedł do wniosku, że wnętrze komety było tak miękkie jak świeży śnieg. Wyobraź sobie, kometa z głazami bardziej puszystymi niż pianka na cappuccino. Teraz, gdy naukowcy lepiej rozumieją fizyczne cechy komety, mogą planować przyszłe misje z dużo większą pewnością. I właśnie w tym momencie sprawy robią się ekscytujące. Nadzieją dla przyszłego projektu o nazwie Ambition byłby powrót kriogenicznie przechowywanej próbki z wnętrza komety na Ziemię. Lądownik Philae może nie miał najbardziej płynnego lądowania, ale z pewnością dostarczył nam kilku zwariowanych kosmicznych przygód. Jeśli chodzi o komety, prawdopodobnie gwiazdą programu w świecie komet jest kometa Halleya. Jako kometa okresowa odwiedza ona Ziemię co około 75 lat, co oznacza, że masz szansę zobaczyć ją 2 razy w ciągu swojego życia. Ostatni raz miało to miejsce w 1986 roku, a powróci dopiero w 2061 roku. Kometa ta została nazwana na cześć angielskiego astronoma Edmonda Halleya, który zdał sobie sprawę, że 3 komety widziane w latach 1531, 1607 i 1682 były tą samą kometą powracającą raz za razem. Przewidział, że powróci w 1758 roku i została nazwana jego imieniem, mimo że już nie żył i nie mógł jej zobaczyć. Kometę Halleya zaobserwowano po raz pierwszy w 239 roku przed naszą erą. Starożytni astronomowie azjatyccy odnotowali jej przelot w swoich kronikach. W tamtych czasach ludzie wierzyli, że komety są omenami wielkich katastrof lub zmian, ale teraz wiemy już więcej. W 1900 roku pisarz Mark Twain zażartował, że przybył z kometą Halleya w 1835 roku i spodziewa się, że razem z nią odejdzie. Zmarł dzień po tym, jak kometa zbliżyła się do Ziemi w 1910 roku. Wow! Kometa Hale-Bopp również przyciągnęła uwagę w 1967 roku. Była tak jasna, że ludzie mogli ją zobaczyć gołym okiem przez około 1,5 roku, zwłaszcza na półkuli północnej. W rzeczywistości była ona 1000 razy jaśniejsza niż kometa Halleya. Nawet mieszkańcy silnie oświetlonych obszarów, takich jak na przykład Chicago, mogli dostrzec jej biało-niebieski ogon. Kometa Hale-Bopp została odkryta przez Alana Hale'a w Nowym Meksyku i Thomasa Boppa w Arizonie. Spoglądali na niebo i nagle zobaczyli w pobliżu niewyraźny obiekt, którego wcześniej tam nie było. Astronomowie NASA również byli podekscytowani tym wydarzeniem. Używali teleskopów do badania komety, gdy ta się do nich zbliżyła, a NASA użyła nawet kosmicznego teleskopu Hubble'a, aby uzyskać lepszy podgląd.
Jądro komety Hale-Bopa było ogromne, miało około 30-40 km średnicy, a z jego wnętrza wydobywało się mnóstwo pyłu. Jeśli mowa o Hale-Bopie, popowa piosenka Bop braci Hanson była światowym hitem w tamtym samym 1997 roku. Czy jest tu jakiś związek? Tak czy inaczej, 5000 lat temu inna kometa przeleciała obok naszego Słońca i pokazała się cywilizacjom w Eurazji i Afryce Północnej. Niestety tajemniczy gość nie został odnotowany w żadnych kronikach historycznych, ale naukowcy mają podstępny sposób na rozgryzienie zagadki. Oto kometa Atlas lub C2019Y4, która zadebiutowała w 2020 roku. Niestety rozpadła się na deszcz lodowych fragmentów. Jednak w nowym badaniu przeprowadzonym przy użyciu należącego do NASA kosmicznego teleskopu Hubble'a, astronomowie odkryli, że Atlas był odłamanym fragmentem starożytnej komety sprzed 5000 lat. To dopiero rodzinne spotkanie. Rodziny komet nie są niczym niezwykłym, a jednym z najbardziej znanych przykładów jest skazana na porażkę kometa Shoemaker-Levy 9, która kawałek po kawałku spadła na Jowisza w 1997 roku. Ale Atlas rozpadła się, gdy znajdowała się daleko od Słońca, co jest dość dziwne, ponieważ powinno się to stać podczas najbliższego spotkania ze Słońcem. W jaki sposób więc przetrwała ostatnie bliskie spotkanie 5000 lat temu? Obserwując rozpad fragmentów, naukowcy mogą dowiedzieć się więcej o tym, jak powstała kometa macierzysta i odkryli, że jeden fragment komety Atlas rozpadł się w ciągu kilku dni, podczas gdy inny przetrwał tygodnie. Sugeruje to, że część jądra była mocniejsza od reszty, ale wciąż nie wyjaśniono, dlaczego się rozpadł. Może to być spowodowane siłami odśrodkowymi lub superlotnymi lodami, które rozerwały kawałek jak fajerwerki. Jedno jest jednak pewne. Ocalałe rodzeństwo Atlasa powróci dopiero w 50 wieku. Do tego czasu będziemy musieli zadowolić się podziwianiem innych piękności na nocnym niebie. Kolejna zabawna historia opowiada o grupie astronomów na wyspie Maui. Pewnej nocy po prostu odpoczywali i wpatrywali się w gwiazdy za pomocą swojego fantazyjnego teleskopu, gdy nagle zauważyli coś dziwnego. Była to kometa, ale nie byle jaka. Ta poruszała się bardzo szybko i miała naprawdę dziwny kształt. Była tak dziwna, że pomyśleli nawet, że może to być statek kosmiczny spoza naszej planety. Nazwali ją Oumuamua, co w języku hawajskim oznacza posłaniec przybywający z daleka jako pierwszy. Wiem, co sobie myślicie. Czy znaleźli nową cywilizację żyjącą w kosmosie? Cóż, nie do końca. Ale to, czego się dowiedzieli, było całkiem ciekawe. Widzisz, kiedy komety przechodzą przez nasz Układ Słoneczny, zwykle przyspieszają, gdy odlatują z powodu grawitacji Słońca i pyłu na ich powierzchni. Jednak Oumuamua była zbyt mała, aby posiadać jakikolwiek pył na powierzchni, więc nie miała takiej samej świecącej aureoli jak inne komety. Co zatem powodowało, że przyspieszała? Jedną z opcji był dziwny efekt, w którym małe ciała, takie jak asteroidy, pochłaniają fotony ze Słońca i emitują je ponownie w postaci pióropusza. Jednak efekt ten był niewystarczający, aby wyjaśnić przyspieszenie Oumuamua. Pozostawały więc trzy możliwe wyjaśnienia. Napęd zapewniany przez azot, tlenek węgla lub wodór molekularny. I zgadnijcie co? Jedna z teorii głosi, że Oumuamua była bogata w wodę, która składa się z wodoru i tlenu. Niektórzy uważają, że zanim kometa weszła do naszego Układu Słonecznego, woda zamarzła i stała się lodem amorficznym. Ten rodzaj lodu jest porowaty i usiany kieszeniami, jak moje dżinsy. Jedna z teorii mówi, że promieniowanie kosmiczne spowodowało oderwanie się części wodoru w cząsteczkach wody, gromadząc się w porach jak paliwo w małych zbiornikach. Kiedy Oumuamua trafiła do wewnętrznego Układu Słonecznego, prawdopodobnie ogrzała się na tyle, że lód przekształcił się w stan krystaliczny, zasadniczo zamykając kieszenie i wypychając wodór z komety. Mogło to zapewnić pęd, który wyjaśniałby to całe przyspieszenie. To by było na tyle. Aloha!